Bezpieczeństwo jest dla NCC priorytetem. Nikt nie powinien ulec wypadkowi w tej pracy. Dlatego też wszyscy nasi pracownicy muszą przestrzegać konkretnych zasad. Wszyscy pracujący na naszych stanowiskach muszą nosić dobrze widoczną odzież, buty ochronne, widoczną plakietkę ID06, gogle i zapięty kask bezpieczeństwa. Wszyscy muszą mieć ochronniki słuchu i rękawiczki gotowe do użycia, jak i cały sprzęt ochronny, m.in. maski przeciwpyłowe. Plac budowy jest pełen potencjalnych zagrożeń. Poważne wypadki zdarzają się najczęściej podczas pracy dźwigów, w tłoku i podczas pracy na wysokościach. Dźwig nie może pracować, jeśli ktoś pod nim przebywa. Jednak operator dźwigu może czasem mieć kłopot z oceną odległości, więc bądź czujny i nigdy nie wchodź w strefę niebezpieczeństwa. Tłok zdarza się na drogach publicznych, jak i na stanowiskach budowy. Zawsze korzystaj z wyznaczonych dróg i pamiętaj, że operatorzy i kierowcy mogą Cię nie widzieć. Zawsze nawiązuj kontakt wzrokowy. Prace na wysokości powyżej 2 metrów wymagają dodatkowych zabezpieczeń. Jeśli nie ma poręczy bezpieczeństwa, uprząż jest koniecznością. Uprząż musi być poprawnie zapięta. Poproś swoich współpracowników, aby dokładnie to sprawdzili. Do zminimalizowania ryzyka wypadków na wysokościach, mniejszych i większych, używaj platform podnoszących lub stojaków, które spełniają wymogi NCC dotyczące bezpiecznego środowiska pracy. Drabiny przystawne nie mogą być używane bez pozwolenia kierowników. Najczęstszą przyczyną wypadków na budowach są poślizgnięcia lub upadki, błędy w użyciu narzędzi ręcznych lub uderzenia spadającymi przedmiotami. Jeśli widzisz potencjalnie groźną sytuację lub podejmij akcję poprzez poinformowanie go lub zawiadom kierownika. Czas przerwy daje nam wszystkim możliwość stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Uważaj na siebie i swoich współpracowników oraz pomóż zapewnić wszystkim pracownikom NCC bezpieczny powrót do domu każdego dnia.